Wakacje w pełni, my niezmiennie na swoich stanowiskach. Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego wydania. Finansowe podsumowanie kwartału. Orlen podczas obchodów Święta Policji. Piłkarze wracają do obowiązków. A za nami konferencja prasowa, na której poznaliśmy wyniki finansowe Grupy Orlen za drugi kwartał 2018 roku. Tradycyjnie zaprosiliśmy na nią do sali notowań Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wśród danych najistotniejszych dla wyników drugiego kwartału najważniejszą liczbą jest najwyższy w historii wynik segmentu detalicznego w wysokości 677 milionów złotych. W okresie od marca do czerwca wzrosła m.in. sprzedaż oleju napędowego, poliolefin, nawozów, PCW i PTA przy niższej sprzedaży benzyn, LPG i olefin. Grupa Orlen odnotowała wzrost średniego wydobycia o 20%, a drugi kwartał zamknęła obniżeniem poziomu zadłużenia o 900 milionów złotych netto. Wskaźnikiem, który podsumowuje wyniki, jest EBITDA LIFO. To jest 2 miliardy 100 osiągnięte w drugim kwartale i to jest wynik bardzo dobry, zważywszy na to, że to był kwartał, w którym musieliśmy się zmierzyć i udało się nam to z sukcesem z planowanymi i też nieplanowanymi postojami remontowymi. Mimo to udało się także zwiększyć wolumeny sprzedaży o 2%, co jest w ogóle już efektem naprawdę bardzo nas cieszącym. A cóż, to wszystko pozwoliło nam skompensować przynajmniej w części ujemny efekt makroekonomiczny. Wiemy, że notowania na główne produkty, marże obniżyły się w porównaniu z rokiem ubiegłym, ale przypomnijmy, że ten rok ubiegły był wyjątkowy. To był rok rekordowy pod kątem właśnie osiąganych wyników. Także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku za drugi kwartał. W drugim kwartale tego roku Orlen skończył projekt inwestycyjny w elektrociepłownię gazowo-parową w Płocku, uzyskał zgodę czeskiego Banku Narodowego na wykup pozostałych na rynku akcji Unipetrolu, a walne zgromadzenie akcjonariuszy koncernu zatwierdziło rekomendowaną przez zarząd wypłatę dywidendy za 2017 rok w wysokości 3 zł na akcję. Kluczowym wydarzeniem drugiego kwartału było rozpoczęcie programu rozwoju petrochemii. Koncern na inwestycje w tym obszarze przeznaczy ponad 8 miliardów złotych przez najbliższe kilka lat. Orlen od wielu już lat jest obecny podczas dorocznego święta największej służby mundurowej w Polsce, czyli Policji. Ta obchodzi swoje święto 24 lipca na pamiątkę powołania polskiej Policji Państwowej w 1919 roku. Policjanci z Płockiej Komendy świętowali w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Były podziękowania, a także awanse i odznaczenia. Fundacja Orlen Dar Serca przekazała płockim policjantom 30 tysięcy złotych. Cieszę się, że mogłam zakomunikować to dzisiaj podczas Święta Policji, że takie wsparcie będzie udzielone dla płockiej policji, tak samo jak pomagamy Straży Pożarnej czy WOPR-owi. Jestem przekonana, że te środki będą należycie wykorzystane w taki sposób, aby jeszcze bardziej poprawić możliwość efektywniejszego dbania o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Płocka. Pieniądze mają być przeznaczone na działania profilaktyczne, a część z nich będzie przekazana w postaci kart paliwowych, które będą wykorzystane do napędzania m.in. radiowozów, które także Orlen przekazał płockiej policji kilka miesięcy temu. Towarzystwo Motocykli Dawnych Weteran Płock w połowie lipca zorganizowało 9. rajd pojazdów zabytkowych. Głównym sponsorem był Orlen. Przez 3 dni uczestnicy zwiedzali na motocyklach okolice Płocka, by w finale wjechać na Stare Miasto i umożliwić zobaczenie maszyn mieszkańcom Płocka. Najstarsze pochodziły sprzed 1945 roku. W 9. rajdzie pojazdów zabytkowych wzięło udział 104 zawodników oraz 43 pilotów. Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej tegorocznych Dni Chemika. W wydarzeniu udział wzięło ponad 25 tysięcy osób, z czego większość stanowili pracownicy Grupy Orlen. Poznanie opinii uczestników jest bardzo ważne dla organizatorów. Wyniki pozwolą na przygotowanie przyszłorocznych działań w oparciu o oczekiwania i potrzeby pracowników Grupy Orlen. Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej w internecie lub w formie papierowej, a następnie należy ją odesłać na adres Zespół Mediów Korporacyjnych Chemików 7 09 411 Płock. Na przekazanie swojej opinii mamy czas do 1 sierpnia.
Przypominamy o mijającym z końcem sierpnia terminie na zrobienie zdjęć w ramach konkursu Złap Zająca edycji Junior i dla dorosłych, które trafią do konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Sekretariat Programu Odpowiedzialności Troska. Pamiętajcie, w konkursie biorą udział zdjęcia zrobione do końca sierpnia tego roku. Teraz o piłce ręcznej w płockim wydaniu. Klub z Orlen Areny do pierwszych meczów o punkty ma jeszcze trochę czasu. Na razie zawodnicy rozpoczęli treningi. Pierwszy oficjalny odbył się w poniedziałek. Tradycyjnie był otwarty dla kibiców. Około 300 kibiców obejrzało pierwszy trening płockich szczypionistów, choć popołudniowe zajęcia w hali nie były dla nich pierwszymi, bo rozpoczęli od porannych biegów na stadionie płockiej Wisły. Przy okazji pierwszego spotkania odbyła się też konferencja prasowa z nowymi zawodnikami drużyny. Today we had the first training and I met first time our coach. He spoke not so long, but he said some words that the first is team. Not one player, but team, and I think that it is important for us. Teraz wracam przede wszystkim silniejszy, z trochę większym bagażem doświadczenia, ale jeszcze przede mną tutaj wiele wyzwań i na pewno wiele pięknych wspomnień. I promise that I want to make one step more, so I don't want to tell what, but you know what I mean, and we're gonna try to make it, of course. Piłkarze przez najbliższe dni będą trenowali po dwa razy dziennie. Zajęcia będą wyczerpujące, bo każdy z treningów trwa około 2 do 2,5 godziny. We have a lot of work to do. Just we started, but I feel that they are very motivated. They want and they give everything. But of course we have a lot of work to do, but I'm sure that with this attitude everything will be good. 11 sierpnia zamknięty sparing z Gwardią Opole, 17 sierpnia mecz pokazowy z MOL Pikszeged w Kaliszu i turniej Szczypiorno Cup, spotkanie z Zagłębiem Lubin oraz zwycięzcą pary Vive Kielce MMTS Kwidzyn. Piłkarze nożni Wisły Płock rozpoczęli nowy sezon. Orlen został sponsorem generalnym klubu. Do tego zawodnicy grają w nowych trykotach. I jeszcze dołóżmy nowego trenera, który zastąpił powołanego do roli selekcjonera polskiej kadry Jerzego Brzęczka. Dużo tych nowości. Na szczęście karuzela piłkarska zaczęła się kręcić, a zawodnicy Wisły Płock mają już za sobą pierwszy mecz w nowym sezonie. Na konferencji prasowej tuż przed pierwszym spotkaniem Wisły oficjalnie pokazano nową koszulkę meczową z logotypem Orlenu, sponsora strategicznego klubu. Koncern zwiększył finansowanie Wisły, a maksymalny pułap środków uzależniony jest od wyników i frekwencji na stadionie podczas meczów Ekstraklasy. Chcielibyśmy w tym miejscu pogratulować tych wyników, które osiągnięto w sezonie 2017-18 i mamy nadzieję, że będą jeszcze lepsze te wyniki, między innymi za sprawą chociażby naszego zaangażowania finansowego, które jest znacznie wyższe w stosunku do poprzedniego sezonu. Wprowadziliśmy dodatkowe systemy premiowania. Mam nadzieję, że to jeszcze bardziej wpłynie na to, że drużyna będzie osiągać lepsze wyniki, motywując do osiągania lepszych wyników. Nasza dotychczasowa współpraca z Orlenem jest bardzo, bardzo dobra. Mam nadzieję, że będzie to wszystko się właśnie w takim kierunku rozwijało, że coraz lepsze wyniki Wisły Płocki i coraz większe wsparcie PKN Orlen dla klubu. Nowym trenerem zespołu jest Dariusz Dźwigała, który dla Wisły pozostawił szkolenie drużyn młodzieżowych w ramach struktur PZPN. Pojawił się w klubie tydzień przed pierwszym spotkaniem nowego sezonu Ekstraklasy, meczem z poznańskim Lechem. Doszliśmy do wniosku, zarząd z dyrektorem sportowym, że dobrym rozwiązaniem będzie Dariusz Dźwigała. Trener znany nam z tego, jak prowadził kluby, zespoły grające ofensywnie, trener odważny, trener szukający rozwiązań, nie bojący się właśnie wprowadzania młodych zawodników. Liczymy na to, że to będzie kontynuator myśli trenerskiej Jerzego Brzęczka. Inauguracja sezonu nie wypadła najlepiej. Wisła bliska remisu, przegrała 1-2 kolejny mecz z Górnikiem w Zabrzu w ostatnią niedzielę lipca. Sportowymi tematami kończymy to wydanie Studia Grupy Orlen. Kolejny program oczywiście za tydzień. Dziś już zapraszam serdecznie. Do zobaczenia.